Ile kolorów ze swojego typu urody możesz tak naprawdę nosić? Czy wszystkie, czy tylko część? Jeżeli część, no to jak ją wybrać? Zapraszam na najnowszy wideoporadnik, gdzie odpowiem właśnie na wszystkie te pytania. Poznając swój typ kolorystyczny, na analizie kolorystycznej zazwyczaj dostajemy paletę kolorów, albo fizycznie paletkę, albo może spis nazw kolorów, może jakieś zdjęcie, może jakieś inspiracje, może jakieś kawałki materiałów, które mają być dla nas inspiracją. Natomiast zazwyczaj jest tam niewiele kolorów, może być ich 20 kilka, może być 30 kilka, nawet jeżeli jest ich 40, to okazuje się, że gdy zerkamy gdzieś w internecie po inspirację, to prezentowane palety mogą różnić się od tej, którą my poznałyśmy. I co wtedy zrobić? Skąd wiadomo, która paleta tak naprawdę jest dobra? Czy one wszystkie są dobre? Czy tylko część jest dobra? Jak możemy to odgadnąć? I tutaj odpowiem na początek, jeżeli na przykład jesteś zgaszoną jesienią i na analizie kolorystycznej dostałaś od kolorystki jakiś zestaw kolorów, jakoś nazwanych, jakieś zdjęcie, jakieś inspiracje, to one na pewno są dobre. W internecie znajdziesz więcej, one też są dobre. No i właśnie można się w tym troszeczkę pogubić i jakiś czas temu dostałam ciekawe pytanie mailem i przeczytam je, bo ono jest dosyć długie, także wezmę sobie tutaj mój komputer i przeczytam Wam pytanie w mailu, które otrzymałam. Zawsze pozostawało niedopowiedziane, na jakiej zasadzie dobierać konkretne odcienie z przypisanych palet. Bo nawet będąc, powiedzmy, zgaszoną jesienią, z przykładowej palety będzie mi pasować może 1/5 kolorów. Nigdy nie mogłam nosić żadnych fioletów, róży czy łososiów. Gryzą się z oliwkowym odcieniem mojej skóry. Praktycznie żaden odcień mi nie podchodzi, poza jednym czy dwoma specyficznymi, które jakoś są komplementarne do koloru moich oczu. Większość brązów jest dla mnie za ciepła. Z tego powodu, mimo że jak byk lepiej wyglądam w zgaszonych i bardzo lekko ocieplonych kolorach, długo nie mogłam się zakwalifikować. Mam wrażenie, że czasem właśnie to, że nie zawsze cała paleta poddana dla danego typu będzie dla nas odpowiednia, a czasem podpasuje nam bardzo niewielka jej część, to jest najtrudniejsze w analizie kolorystycznej. Nie wiem, może warto napisać, czemu takie sytuacje zachodzą, albo dodać do wpisów przykłady najgorszych kolorów. One czasem są bardziej jednoznaczne. No i tak, oczywiście mogłabym powiedzieć, że tak, nie wszystkie kolory z danej palety nam pasują. Dlaczego tak się dzieje? Właśnie tak jak autorka tego pytania wskazała, czasem może zdarzyć się tak, że jakaś zgaszona jesień będzie miała bardziej bladą skórę, taką bardziej zaróżowioną, czyli tak jakby trochę będzie szła wizualnie w stronę zgaszonego lata. Czasem może być bardzo oliwkowa, czasem może się wolno opalać, czasem się może opalać bardzo szybko na bardzo ciepły, na taki złoty kolor. I oczywiście do tego powinnyśmy również, czyli do jakby do naszego wyglądu można by było powiedzieć, że cechy naszego wyglądu, cechy naszej urody mogą determinować to, jakie kolory z palety będą pasowały. Czy da się to zrobić tak ogólnie dla wszystkich? No, będzie ciężko. Mogłabym powiedzieć, że najlepiej tak naprawdę określać to za pomocą analizowania. Analizowania, czyli czegoś, co nazywamy analizą kolorystyczną. Analizę kolorystyczną oczywiście można zrobić sobie z kolorystką, czyli umówić się na spotkanie, a można zrobić też w domu. I tutaj, korzystając z okazji, że już mówię na ten temat, to chciałabym zaprosić Cię na wyzwanie. Wyzwanie, które odbędzie się 7 września i pomoże Ci samodzielnie znaleźć Twoje kolory. Po prostu w domu. Nie będziesz musiała spotykać się z kolorystką, z stylistką, z makijażystką, żeby tej analizy dokonać. Aby zapisać się na to wyzwanie, należy kliknąć w link dostępny pod tym wideo, tam zostawić swojego maila i na maila będą przychodziły informacje, porady, jak poradzić sobie z analizą kolorystyczną po prostu samodzielnie w domu. Natomiast czy to jest tak, że wszystkie kolory muszą nam pasować? Nie, nawet nie muszą nam się podobać tak naprawdę. Mogłabym powiedzieć, że tylko właśnie to analizowanie pozwoli nam jakoś te kolory odnaleźć. Także tylko analiza, niestety nic więcej. No, nie wszyscy wpasowują
wpasujemy się w ramki, nie wszyscy wpasujemy się w to, jak dany typ urody powinien się prezentować w danym kolorze. Oczywiście zakłada się, że zgaszone jesienie świetnie wyglądają w brązach. Czy wszystkie? No, okazuje się, że nie, że może być tak, że zupełnie nie wyglądają wszystkie w brązach dobrze. Najlepiej jest robić samodzielne testy, ewentualnie niekoniecznie samodzielne, można je robić na przykład ze mną albo z jakąkolwiek inną kolorystką, która wykonuje analizy kolorystyczne i usuwać kolory po prostu metodą prób i błędów. Metodą prób i błędów, które sprawdzać, jak nasza skóra, nasze oczy, nasze włosy będą się z paletą porozumiewać. Jak, czy kolor będzie dobrą ramą dla naszych oczu, czy zupełnie nie. Czy może zdarzyć się tak, że jeżeli jesteś na przykład właśnie tą zgaszoną jesienią z brązowymi włosami, to brązy dla Ciebie na dużej ilości będą po prostu nudne. Więc trzeba to testować. Analiza kolorystyczna, ja to często mówię, gdy spotykam się z klientkami indywidualnymi, ale tutaj też chciałabym to powiedzieć. Analiza kolorystyczna to nie jest koniec Twoich przygód kolorystycznych, gdzie dostajesz przepis i nosisz tylko te kolory, które są wskazane. Oczywiście tak można. Można wyjść ode mnie z na przykład, nie wiem, 28 czy 38 kolorami, których po prostu będziesz szukać z próbką w sklepie. Natomiast tak naprawdę analiza kolorystyczna dopiero rozpoczyna naszą przygodę. To znaczy pokazuje nam, w jakim kierunku powinnyśmy iść z kolorami. Kolejność jest taka, testujemy kolory, żeby zobaczyć, w jakim klimacie kolorystycznym nam jest dobrze. I ten klimat kolorystyczny to właśnie jest nasz typ urody. To nie jest taki wyrok po prostu, jakiś, nie wiem, wyrok śmierci, że po prostu już jeżeli zgaszona jesień, to brązy muszą być. Nie, bo mogą przecież nam się po prostu zwyczajnie nie podobać. I tyle. Także pamiętaj, że moim takim moją odpowiedzią na to zadane pytanie jest to, że nie da się tego stwierdzić, jakie kolory są najgorsze dla zgaszonej jesień, czy jakie są, bo tu było pytanie, niech sobie jeszcze przypomnę, czy można podać przykłady najgorszych kolorów. No nie, nie można podać przykładu najgorszych kolorów, ponieważ nie ma takich. Nie ma takich dla żadnego typu urody. Z zasady dany zestaw kolorów, czyli te palety, które możemy znaleźć choćby właśnie w internecie, dają nam klimat urody. Klimat urody i wśród tego klimatu my znajdujemy swoje kolory. Czyli tak naprawdę palety trzech różnych zgaszonych jesieni, one będą w tym samym klimacie, ale mogą się lekko od siebie różnić. Mogą być jaśniejsze, mogą być ciemniejsze, mogą iść bardziej w stronę zgaszonego lata, czyli typu siostrzanego, a mogą zupełnie nie iść w stronę typu siostrzanego, czyli zgaszonego lata. I oczywiście tak samo jest z każdym typem urody. Ja tutaj trzymam się tej zgaszone jesieni, ponieważ takie było pytanie. Także pamiętaj o tym, proszę, że odkrycie swojego typu urody to nie koniec, to początek dopiero testowania i szukania swoich najlepszych kolorów. Dziś na tyle, pamiętaj, żeby zapisać się na wyzwanie, jeżeli jeszcze nie, nie znasz swojego typu urody i nie znasz swoich kolorów, pomogę Ci znaleźć je samodzielnie, a za tydzień będzie kolejne wideo z tej serii, to będzie trzecie i ostatnie wideo z tej serii, czyli właśnie różnice pomiędzy typami siostrzanymi. Kiedyś już było wideo na temat typów siostrzanych, o nim też będę mówiła, będę do niego nawiązywała, ale opowiem o tym, jakie są tak naprawdę różnice pomiędzy typami siostrzanymi w analizie kolorystycznej. Także do zobaczenia na wyzwaniu, do zobaczenia za tydzień w następnym wideo poradniku.